Jak fikcyjne dziewczyny zarabiają setki tysięcy? Ej, słyszałem ogólnie o tym, że na IG już jest dużo takich profili, nawet mi się wyświetlały, że normalnie baba nie istnieje, ale istnieje jednocześnie i zarabia, ma reklamy, OF ma, wszystko ma naraz, nie? To O co się obejrzmy o tym. starać w tej rywalizacji społecznej, tam zdobywać te pozycje, zdobywać Co? partnerów i budować relacje z prawdziwym człowiekiem? Jak możemy sobie parę poleceń wpisać Grać na albo coś tam PC-cie. powiedzieć i nagle awatar nam stanie się idealną taką postacią? Jest to, no myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że trochę ogłupianie swojego ośrodka nagrody. Przyzwyczajanie się do pewnych obrazów, które nie mają bardzo często w ogóle nic wspólnego z jakąkolwiek rzeczywistością, prawda? Wyrabianie sobie jakichś oczekiwań, jakichś założeń na temat Kaga, nie, kobiet i no nie psz. kobiecości. Wchodzenie w ogóle w jakiekolwiek relacje z innymi ludźmi to jest ciągła rywalizacja, trenowanie inteligencji. Jeżeli nie mamy o co walczyć, nie wywalczamy sobie Jak tak dalej pójdzie, co jaj, to baby już w ogóle nie będą. Ale co ty tej piszesz? pozycji, no to wypadamy z obiegu społecznego. Tak, sztuczna inteligencja może zastąpić nas w pracy, ale nie zastąpi empatii. Czy miałeś taki moment w życiu, gdy O, czułeś ty się będzie jak w tym samotny, nie miałeś z filmie. kim porozmawiać lub po prostu wstydziłeś się Będzie mówić? jak w Blade Runnerze połączonym z cyberpunkiem. IRL tak niedługo będzie. Cieszysz się? Ja nie wiem jeszcze, ale zobaczę. Mówić o niektórych sprawach. Ile byłbyś w stanie wtedy zapłacić za możliwość rozmowy z kimś, kto cię na pewno zrozumie? Teraz wystarczy 7 dolarów za miesiąc subskrypcji. Hiszpańska piękność o różowych włosach, Aitana Lopez. To jest AI, Blondynka z ale to. Kalifornii, Lexi Love, kochająca słońce. To też jest AI. Nie, ale to jest popieprzone. A teraz wyszła nowa technologia niedawno, kilka dni temu. Tylko chyba jeszcze się nie da wykupić subskrypcji tam. I że się filmiki da robić bardzo zaawansowane z AI. No to już jest naprawdę popieprzone. Ciekawe, jak to wpłynie. To jeszcze bardziej, jeszcze więcej tych profili OF, AI, Bab będzie. I nie tylko OF. Czy 19-letnia Michaela z LA? To tylko Ale ta ostatnia to wyglądała już jak robot. niektóre z licznych już kobiet awatarów wygenerowanych przez AI. I tak, nie Moje przesłyszeliście AI? się. No od dawna Mają są one piosenki, jak określony śpiewam. wiek, który już prawdopodobnie nie będzie się Piękne. zmieniał. Michaela ma 19 lat, chociaż została stworzona 8 lat temu. Hey, I'm Michaela. I'm a 19-year-old robot living in LA making music. Z kolei Lexi ma ich 21, a Aitana 25. Ale to tylko początek ich. Ty, a kiedy? Ej, czyli rozumiem. Ty, wyobraź sobie to. Będzie AI baba 14-letnia. I teraz pytanie, czy jak creep będzie do niej pisał, to nic nie zrobią takiemu PDF-owi. No przecież jest tak, że jak ECPU cię złapie, to oni wabikami łapią tych PDF-ów i nie są skazywani. Praktycznie zawsze są uniewinniani, a nawet nie na uniewinniani, nie ma żadnej sprawy, nie ma nic. Po prostu jest filmik z nimi, nic więcej. A tutaj, no to będzie to samo, tylko na skalę światową. Czyli niedługo legalne będzie bycie PDF-em? Charakterystyki. Znaczy nie, no jest chyba legalne bycie PDF-em w sumie, tylko nie można fizycznie tego. Nie wiem w sumie do końca, jak to działa. How is this robot talking to me right now? Czy wygenerowana przez sztuczną inteligencję Nie no, kobieta może być przepraszam. jednocześnie miłośniczką fitnessu i, uwaga, całym swoim sercem kochać gry komputerowe? Jak najbardziej, i właśnie jej różowe włosy mają odzwierciedlać ten gamerski vibe. Ale to nie koniec. Właściciel agencji, która stworzyła modelkę z Barcelony, Ruben Cruz, twierdzi, że Aitana nie uśmiecha się cały czas, żeby pokazać, że jest skomplikowana i trochę egocentryczna. Ja Jest pierdolę. ekstrawertykiem. Ale to jest cyberpunk, a to i tak jest taki przedsmak tylko, rozumiesz? Ale ma też opiekuńczą i wrażliwą stronę. Założenie jest takie, że mamy chcieć te wygenerowane przez AI kobiety obserwować. Nie tylko ze względu na ich wygląd, ale też historię. Po co tworowi AI cechy charakteru? Pewnie sami się już domyślacie. Ich podróże, aktywności Zimno ci mają w stopy, co robić? Włóż do czajnika. dla nas interesujące na tyle, byśmy chcieli wejść z nimi w interakcję. Głosówki? Owszem, nawet więcej. Zdjęcia na żądanie, długie rozmowy. Wystarczy zasubskrybować. Ty, dolarka ci wysłała I baba owszem, zdjęcie, nawet widziałeś? więcej. Zdjęcia.
Zobacz, tu normalnie ci wysyła zdjęcie za dolara i pisze, chcesz zobaczyć? Daj dolara. A IRL wysyła to... Nie, już nawet nie ma tego argumentu, nie ma tego, że spocony chłop siedzi po drugiej stronie i z tobą pisze, udając dwudziestolatkę. Nie ma już tego argumentu, bo nie pisze z tobą już chłop, tylko robot z tobą pisze. Nie ma już tego argumentu. Czyli to znak, że boomerzy już nie mają broni w rękach. I jednocześnie nowe pokolenie nie ma żadnej broni w rękach. Czyli świat jest rozbrojony, czyli będzie wojna, czy nie będzie wojny. Oto jest pytanie. Five hat? Nie wiem. Ale na kupie mortadelki, na hamburger. Co ja pieprzę? Czy ja jestem AI? Chyba to. Zdjęcia na żądanie, długie rozmowy. Wystarczy zasubskrybować jej profil na Fanku. Ile Aitana Lopez może zarobić na takich subskrypcjach, ale to także na won, współpracach tak. na Instagramie? Według jej twórców nawet 10 tysięcy euro miesięcznie. Ja. Całkiem nieźle. Ale to jest niesamowite, bo robisz sobie influencera, który nigdy nie dzieje dramy, zarabiasz na nim, jednocześnie zwalczasz tych prawdziwych influencerów, to też brzmi jak absurd, bo nie ma czegoś takiego. Wszyscy są w dupę jak AI. Tylko, że ci nie istnieją poza telefonem. Więc to plus w sumie tych influencerów AI. Całkiem nieźle jak na kogoś, kto nie istnieje. Można by pomyśleć, ale posłuchajcie tego. Mikela, która sama mówi o sobie, że jest robotem, a jej twórcy nawet nie starają. Będą AI influencerzy z dramami między sobą? Ty. Ej, to brzmi mega sensownie, co napisałeś, bo dramy ludzie chcą oglądać. To brzmi, ej, będzie tak. Bo to też jakby da takie życie tym influencerom. Bo skoro oni wymyślają różne rzeczy, żeby jakby bardziej rzeczywiste były te baby AI, że nie uśmiechają się tam zawsze, że może pokażą mnie, że wiesz, nie jest umalowana na którymś zdjęciu, żeby bardziej była realna, to rzeczywiście też mogą być byle gówno dramy. Żeby bardziej, jeszcze bardziej myślał człowiek, że to jest prawda. Chociaż każdy wie, że nie jest. I oni chyba nawet muszą zaznaczyć, że to AI. Ale możliwe, że niedługo ludzi już to nie będzie obchodzić, że to jest robot. Starają się, by wyglądała bardziej Tak, realistycznie. Kanio, no. Zarabia ponad Samym 10 nagrałem. tysięcy dolarów za jeden post na Instagramie. Lil Mikela ma ponad 3,5 miliona obserwujących na TikToku i 2 miliony 600 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Ja Słuchajcie, ma też na swoim koncie pierdziela. kilka związków i rozstań. Rozumiem, Quinto. Widzisz? Ma rozstania. Czyli jakieś, powiedzmy, dramy. Zalążek. To 3 lata temu. Poza tym jest ona piosenkarką. Czyli ona powstała jeszcze jakby, jak było to AI takie bardziej głupie w porównaniu do teraz. Czyli teraz takie jak one, tylko bardziej realne, można lapęczki robić. A za rok to już w ogóle. O kurde, ale porypane. Przerażające jest to, że twórcy Mikeli próbują jej nadać tak rzeczywisty wymiar pod kątem przeżyć, że aż zdecydowali się na to, by opowiedziała ona historię napaści seksualnej. Ja Kobieta. pierdzielę. Ej, ale czy ludzie, którzy naprawdę nie doznali czegoś takiego IRL, nie powinni się na to oburzyć? Skoro oburzają się o byle, znaczy nie tacy ludzie, ale różni aktywiści oburzają się o byle gówno w skrócie, już nie łapmy się za słówka. I nie oburzają się na to, że postać fikcyjna, całkowicie wymyślona, gada takie rzeczy? I próbuje to przedstawić w rzeczywisty sposób. Chociaż z drugiej strony mogą się bronić w ten sposób, że no wiesz, ale to jest jak książka, tak? To jest fikcja literacka, tak jak piszesz, no. I gówno mogą powiedzieć, no. O kurde, to jest jak szachy. Wymyślasz argument, po czym już widzisz ten ruch, który wykonuje przeciwnik. I Nie znowu musisz interesuje myśleć mnie nic, dalej. tylko jak to płaci. Popieprzy mnie Jestem zaraz. Żydem, wiecie, Palą że mi się tylko styki już. zapłacić. Hamburgerków na kupie na Jon mortadela. dał na Chodź Goliborda na 5 odwrót. złotych. Halo, widzowie ratunku, zrobili ze mnie, a i błądzę w odmętach internetu, nie potrafię wrócić do bycia człowiekiem. Okej. Robot wystąpiła już w reklamie Napisz BMW czy Jolku. Calvina Kleina razem z top modelką Bellą Hadid. W rzeczywistości zyski trafiają oczywiście do agencji i twórców, takich jak Trevor McFedris i Sara Deku. Właściciel jednej z agencji modelek AI, Ruben Cruz, stwierdził, że wiele projektów, w których zatrudniali wcześniej prawdziwych influencerów lub modeli, nie zostało zrealizowanych z winy tych właśnie osób, przez ich niestawienie się na planie zdjęciowym czy wygórowane oczekiwania finansowe.
No, a tu tak nie będzie. Wyobraźmy sobie ambasadorów film lub modelki agencji, które nigdy nie zawiodą, nie spóźnią się, nie rozchorują. Tak, masa, i, no. No cóż, nie zestarzeją. Wśród wygenerowanych przez... Ej, tak. Sztuczną inteligencję kobiet mamy też jako Polacy swoją reprezentację w postaci konta Milcia AA podkreślnik 03. Postać faktycznie wygląda dość realistycznie. W tym przypadku według mnie nie trudno się nabrać. Chociaż bardziej spostrzegawcze osoby zauważyły już, że niektóre szczegóły w jej wyglądzie się nie zgadzają, na przykład pieprzyki. Poza tym specjalne urządzenie, które generuje obrazy AI, potwierdziło, że nie jest to prawdziwa postać. Nie informuje o tym, że jest tworem AI. Sprzedaje swoje zdjęcia na OnlyFans. Prężnie działa również... Ej, na IG powinno być coś takiego, że zaznaczyć. Nawet na TikToku jest coś takiego, że musisz zaznaczyć. Również na X-ie, gdzie zdecydowała się poinformować o rozbiciu kilku związków. Kobieta AI udostępniła screeny z rozmów, gdzie mężczyźni prosili o jej... Sprawdzisz, czy co? ...kilku związków. Kobieta AI udostępniła screeny... Sprawdzisz też mojego chłopaka? Mam dziwne wrażenie, że jest ze mną. Ino dla hajsu. Jest ze mną ino dla hajsu. No przecież to jest fake, jak nic. Kto tak pisze? Triny z rozmów, gdzie mężczyźni prosili o jej zdjęcia, jednocześnie będąc w związkach. To nie jest tak, że jak sprzedajesz swoje zdjęcia, to powinnaś zachować pewną poufność i dyskrecję wobec klientów. Nie bronię ich, bo zdrada oczywiście jest zła. Nie zamówił zdjęć, chciał darmowe zdjęcia za lajka i on je prosił. Last co? But not least, Lexi Law. AI też odpowiada? Według jej twórców generuje około 30 tysięcy dolarów miesięcznie z samych subskrypcji. Kobieta jest gotowa do rozmów, flirtów, potrafi dostosować rozmowę do twoich preferencji. Ty, ale z drugiej strony, czy to nie jest... Kiedyś oglądaliśmy ten film nostalgiczny, gdzie były gierki z gazety i jednocześnie były te tapety gołych bab. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dziękuję bardzo. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki. ASDA dał na Golibordę 5 zł. Sparta PRZYJECHAKEMWALENTYNIK i z dziewczyna do lodzi. Tak wiem, to nie jest dobry POMYSL, gdzie MOZEMYZJESCJAK. Gdzie można zjeść coś dobrego w McDonaldzie? McDonald. Ty, i miałeś te zdjęcia? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sztuczna inteligencja dał na Golibordę 5 zł. Zamknij pizdę. Przepraszam. Luj, nieważne. Ręce i śmiać się, jeśli ją rozbawisz. Nawet jeśli jej nie rozbawisz, ona się cały czas śmieje. Śliczna blondynka otrzymała już podobno kilkadziesiąt propozycji małżeństwa. Problem może stanowić tylko to, że nie istnieje. Wojtek Kardyś poruszył temat kobiet AI na swoim X-ie. Czas na zabawę. Jedna z tych kobiet sprawdziła, która? Ciężko, co? Ta trudność weryfikacji może mieć ogromny impact na zawsze na nasze społeczeństwo. Wielkiej maści skamy, osoby podające się za wasze kuzynki czy kuzynów proszące o 100 zł. Można już generować osobę. No dobra, ktoś wygeneruje mojego kuzyna, ale... Co? A metoda na wnuczka przypadkiem nie istniała, zanim istniało AI? Chyba, że po prostu teraz na większą skalę to działa. Ponując, by użytkownicy wskazali, która z czterech pokazanych kobiet jest prawdziwa. Jeżeli jeszcze... Która jest prawdziwa? Jedna jest prawdziwa, on powiedział? A jedna jest prawdziwa? Oj, nie wiem. Ta. Ta ruda. Ponując, by użytkownicy wskazali, która z czterech pokazanych kobiet jest prawdziwa. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, ta. Zastanówcie się, czy... Albo nie. Ma jakieś oczy, jakby była niewidoma. Wy potrafilibyście wskazać. Ale wygląda na prawdziwą. Wojtek wskazuje też potencjalne... AI właśnie pokonało człowieka, czyli mnie. Ale nie czuję się w tym źle. Wiesz czemu? Bo była wojna komunizmu z kapitalizmem i już wtedy komputer wygrał w szachy z człowiekiem. Także to tylko progresuje od tamtego czasu. Nic strasznego, widzowie. My jesteśmy zgubieni od 100 lat. Zaakceptujmy ten los i grajmy w gierki. Dzięki w Miwin. Zagrożenia. Aplikacje randkowe zalane tego typu treściami, cytuję, jeden głównie po to, by oszukać drugą osobę na pieniądze. Przelej na bliczka.
OnlyFans, cytuję, wyobraźcie sobie dziewczynę, która spełni każde życzenie klienta. Nigdy nie będzie zmęczona. Nie jest to trudne. Była taka stronka kiedyś z takimi paniami. Właśnie. Nie wiem, czy jeszcze jest. Będzie zawsze dobrze wyglądać. Wiesz, jak pyta pani, czy to jest pewien rodzaj wprowadzania... Ale jak spełni każde życzenie? Ale przecież nie spotka się z tą fizycznie IRL. Już obalona teoria. Błąd, no to trzeba by oczywiście przejść... Chyba, że w przyszłości będzie tak, że już każdy dzień wypieprzone na fizyczne spotkania. Już może tak w sumie być. Ja jestem dziadem, to może tego nie dostrzegam, ale może już żyją tacy ludzie, co już im nawet nie zależy na tym. Ciężko powiedzieć. Siedzieć, co ona proponuje, jak zachęca i jak, jakie zapewnienia składa jak? W tej sytuacji. Ej, Regal, masz rację, Neuralink będzie symulował te odczucia. Ej, to brzmi mega creepy, ale masz rację, ale nie. Nie wiem, ja pierdolę. Teraz mnie przestraszyłeś. W tym kontekście zakładam, że mogłoby być... Ale nie, przecież da się kupić tego. Są takie jakby, nie roboty, tylko jak to nazwać, to takie baby, takie, że kupujesz babę sobie. Że wygląda jak, nie wygląda jak człowiek, ale wygląda. Taka jakby lalka, jak to nazwać. No wiesz, o co mi chodzi, czy nie? Przypadki, gdzie wręcz dochodzi do oszustwa, bądź do nakłonienia do właściwej inwestycji. Bo to nie jest żywe i chyba nie ma głosu, ani nic. I AI, tylko jakby to jest taka lalka, no. Możliwe w ogóle, że ten awatar AI jest w stanie tak dobrze wczuwać się w rozmowę, flirtować. Dzisiaj mamy duże modele językowe, oparte na architekturze transformerów, które znakomicie uczą się, czym jest język człowieka, język naturalny i potrafią... Ty, ale zobacz, jak to w ogóle wyewoluowało, nie? Pamiętam jak, nie wiem, 10 lat temu, czy trochę więcej, co jakiś czas było głośno, że jakaś wielka firma wypuściła AI. Aplikacje. Kurde, czemu jak to śpieprze, to szmato pieprzona w dupę, wysyłasz sierwo, cię w dupę naprawdę dojadę, bo nie wytrzymam. Za każdym razem, jak coś próbuję powiedzieć, to ty, szmaciarzu, mi się wpieprzasz między zakąskę a gówno. Jak to się mówi? Te polskie powiedzonka. Pieprz się. Dzięki za donate, a wybacz mi. W dupę. Przepraszam. Co ty wysłałeś? Witam, w końcu udało się na trójma trafić. W końcu się udało wejść na streama. Ja już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Pierwsze, to nie próbuję nic mówić. W sprawny sposób odpowiadać. Naprawdę przepraszam, jestem bardzo zaskoczony, jak to ta skuteczność odpowiadania się polepszyła w ostatnich latach. Tę technologię wykorzystuje się w awatarach służących do randkowania. A racja, mówiłem o tym, że jak to wyewoluowało, masz rację, dzięki za przypomnienie, Artur, że mniej więcej 10 lat temu, nie wiem czy pamiętacie, były te aplikacje, co wypuszczały firmy z AI, gdzie ludzie trollowali te jakby aplikacje i po chwili gadała o Adolfie H, o komunizmie i tak dalej, jakieś różne rzeczy wypisywała, wiecie o co mi chodzi, jakieś porypane memy wymyślała, ale zobacz jak to wyewoluowało, parę lat minęło i ciężko odróżnić podczas pisania robota a człowieka. To za parę lat, nawet nie za parę, jakie lat, za parę miesięcy może, już w ogóle będzie tak, że nie będzie się dało, jeżeli już tak jest, że nie będzie się dało odróżnić w żaden sposób, że piszesz sobie z kolegą, chociaż też pytaję, czy kolegę będzie się dało odróżnić. Chyba bardziej to będzie dotyczyło nieznajomych ludzi. Bo po co w sumie kolega ci miałby odpisywać jako robot? Nie wiem. Chyba, że ty będziesz miał kolegę jako robota. Nie będziesz miał kolegi, więc będziesz pisał z AI. Będzie zastępowało pustkę w tobie, niczym OF w dzisiejszych czasach ludziom. Tylko, że to... Jezus. Te wizje są coraz straszniejsze. Oglądajmy. Panie. Czy jest możliwe, by stworzyć tę postać tak, by miała też jakieś jednak negatywne cechy? Duo w ligę z kolegą AI. To nie takie, że ten chat GPT raczej by nie pozwolił, jeżeli by tam w środku nie mów malewoli, tak. Wulgarne zachowanie, bo teraz tak usprawniony, jeżeli chodzi o poprawność polityczną i wszelaką inną poprawność, ten czat jest, że
nic złego nie jest w stanie powiedzieć. Jestem. Aha, czyli on jest jakby w kaftan zawiązany, ten AI obecny. Czyli nie może mówić tych żartów o Adolfie, co kiedyś. I tych innych dziwnych rzeczy, co zawsze kiedyś mówił, bo ludzie trollowali. Siostra dał na Golibordę 5 zł. Ohio, oni Han, ocenisz zdjęcie mojego cosplayu. Boję się, bo mnie zamkną. Ale... Wybacz mi. A i dał na Golibordę 5 zł. Dzień dobry. Tutaj twoja Iwona AI. Witam. Dziękujemy za wykupienie pakietu hot zdjęcia biseksów 18+. To nie ja, Defro AHA66. Czy jak oceniasz cosplay? Wicka, nie wiem. W stanie zrozumieć, jakie mogą być powody pisania, na przykład wchodzenia w relacje z taką AI girl. Niemniej, nie jestem w stanie AI zrozumieć, girl, jak można faktycznie angażować się jakoś bardziej w taką rozmowę, bo jednak cały czas miałabym z tyłu głowy, że to jest jakiś system operacyjny. Nawet na warstwie takiego przeglądania obrazków ludzie angażują się w coś, co jest nieprawdziwe. Oni powiedzą, że to jest tylko gra i oni mogą nawet tak myśleć, nie? Ale ostatecznie przekłada się to na wyrabianie w ludziach pewnych właśnie schematów i takiego ogłupiania tego naszego systemu, tego ośrodka nagrody, który reaguje na... Mi się wydaje, że to, co ona mówi, że ludzie w dzisiejszych czasach, nie wiem ile ona ma lat, ale ponad 20 ma, nie? To ma jeszcze z tyłu głowy, że gada z komputerem i to jest trochę dziwne, ale na przykład za parę lat to już nie będzie dziwne, to będzie już normalne całkowicie. Już ludzie będą chyba mieli to w dupie, że gadają z komputerem. A za jeszcze parę lat to już może będą woleli gadać z komputerem. No. Na takie obrazy, no nie można udawać, że nie. Człowiek wchodzi w to. Na... Jacyś debile będą tak robić? Jeżeli większość będzie tak robić, to czy to debile, czy nie? Chociaż patrząc na politykę, to każdy tak zawsze mówi. Że to debile, no nie wiem. Na początku, jako gra, prawda? Jak wchodzenie do gry, prawda? Rozmawiam z jakąś postacią, ale ta postać naprawdę fantastycznie udaje człowieka. My jesteśmy tak zbudowani, że jeżeli coś ogłupia nasze zmysły, żeby rozumiem, no to sieć tutaj. Że po drugiej stronie jest człowiek, no to my się zaczynamy zachowywać tak, jakby po drugiej stronie faktycznie był człowiek. Co ciekawe, nie trzeba być specjalistą, by stworzyć sobie taką postać AI. Powstało już mnóstwo tutoriali na YouTubie, które... Ty, ale... A, pokazują, jak coś takiego zrobić. Nieważne. No i według mnie nie jest to specjalnie skomplikowane. Ona ma 27 lat, aha. No to dlatego jest to dla niej dziwne. Ale na przykład dla kogoś, kto ma 16 teraz, to już może nie być dziwne. Poziom 20 będzie pisał z robotem, to będzie może dla niego tak, jakby pisał z kolegą na deca. Kto to wie? Powiedział, że średnio ogarnięta osoba w informatyce jest w stanie stworzyć taką dziewczynę AI. I zauważyłam, że często używany do tego... Ty, to ja też chcę mogę stworzyć i zarabiać 10 000 euro miesięcznie, tak o? Dobra, chyba pośle z gwizowy, wchodzę w programowanie i informatykę. Jest film jakiejś rzeczywistej osoby żyjącej. Czy tutaj nie ma żadnych konsekwencji prawnych z tego tytułu? Elementem wizerunku jest nie tylko sama twarz, ale pewne elementy charakterystyczne, rozpoznawalne, w tym przecież ciało, figura. I one niewątpliwie, one mogą być nazywane również wizerunkiem w takim sformułowaniu. To jest, to jedna jest prawdziwa, druga nie? Czy co on porównuje? Prawnym. Na pewno tego rodzaju działalność byłaby działalnością, która by naruszała prawa tych... Ty, ale jeżeli to tak ma wyglądać, że to jest prawdziwa osoba, a to jest AI, to przecież ty trochę kradniesz tożsamość człowieka internetową taką. Tylko to przecież to ledwo się różni. Jeżeli to jest prawdziwe w ogóle, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe. Popija przy mnie Sara już. Tego rodzaju działalność byłaby działalnością, która by naruszała prawa tych osób, których w cudzysłowie ciało tak, jest wykorzystywane. No. I w tym kontekście bez ich zgody będzie to naruszało również ich prawa. Martwi mnie jakby jedynie
wykorzystanie Kasic. AI do przerabiania zdjęć, przede wszystkim moich, bo to już się zdarzyło, że po prostu... Streamerka ma spory problem? W internecie są zdjęcia, gdzie ludzie mi... W internecie są zdjęcia, gdzie ludzie mi ze zdjęcia z Instagrama wyfotoshopowali ubrania i oni to sprzedają? Co? Moje pytanie bardziej brzmi, czemu jakiś debil to kupił? Dziwne. Ktoś wykreował sobie moje nagie zdjęcia po prostu za pomocą właśnie narzędzi dostępnych. Później te zdjęcia są udostępniane i na tym cierpi mój wizerunek. W ostatnich tygodniach możemy też natrafić na covery AI, w których postaci rapują bądź śpiewają teksty utworów głosem do zwiedzenia przypominającym tenis. Stare bym powiedział, w świecie AI, covery AI, w świecie AI są już stare. Znanego piosenkarza, rapera czy celebryty. Mój ziomek znalazł jakiś AI chat z obrazkami seks RP, przez co stracił prawie całkowicie kontakt z dziewczyną, mimo że z nią mieszkał, do stopnia, że w pracy home office to ogarnął, że go zostawiła i się wyprowadziła dopiero po 3 dniach. Cześć, co? W sensie, że twój kolega zdradzał swoją dziewczynę z botem? Ty, a widziałeś taki film Hery, co chłop gada z babą AI? Ty, myślisz, że będzie jak w tym filmie? Był taki film z tym Jokerem, co grał Jokera, ten aktor. Nie pamiętam. Ale popieprzone, ty, i może tak być jak w tym filmie. Ty, rzeczywiście. Bo te AI... O. To znaczy jakiekolwiek zamierzone wykorzystanie rozpoznawalności na przykład piosenkarza, rapera i rozpoznawalności... Rozumiem, tego, no ale to można powiedzieć, że stradził w pewnym sensie, no. Tylko tak trochę dziwne to jest. Ty, trzeba wymyślić nazwę. Jest tak, zoofilia, jest pedofilia, tak? Jak to się będzie nazywać? Że masz pociąg do sztucznej inteligencji. AI-ofilia. Będzie czerpaniem botofilia. Z jego właśnie rozpoznawalności, z jego robofilia, no. I w tym sensie znowu będzie stanowiło naruszenie praw tego człowieka. Już w 2013 roku Spike Jonze stworzył film o tej tematyce o nazwie Her, po polsku ona. O, ona mówi o tym, co mówiłem, widzisz? W 2013 roku Spike Jonze stworzył film o tej tematyce o nazwie Her, po polsku Ona. Tutaj wrzucimy wam minutę. Ale ten film jest mega dobry. Mega dobry jest ten film. I jak ktoś go nie widział, obejrzyjcie sobie. Jakby tak pomyśleć, to wszystko dąży w kierunku tego filmu. Ale jak to jest możliwe? To jest RNG tak się wylosowało? Że akurat do tego filmu dąży, a nie do na przykład Terminatora. Chyba, że Terminator jest później w hierarchii. W dalej jest jakby w stopniach zaawansowania. Jaki film? Hery. To jest z tym aktorem, co Jokera grał, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Takie ma dziwne nazwisko i imię, jakiś taki ten. Na wypadek, gdybyście chcieli go sami... Nie Her, go Her. Tytułowa ona to Samantha. System operacyjny o głosie kobiety. Ona. Nie trudno przewidzieć, że spędzanie dużej części każdego dnia na obcowaniu z superrealistycznym i pociągającym głosem systemu posiadającego jednocześnie niesamowitą wiedzę. Ale smutny, straszny film, ale ciekawe. Wydaje mi się, że IRL by się tak, chociaż kto to wie, czy da się takie rzeczy w ogóle przewidzieć? Czy da się w ogóle myśleć, że się przewidzi takie rzeczy? Ale no, kurde, jakby pomyśleć, to 2K13 powstał ten film. Chłop miał taką wyobraźnię popieprzoną, że takie coś wymyślił, zanim w ogóle była, nie wiem, ja pierdziele, popieprzył mnie widzowie, dzisiaj mam mętlik w głowie za duży. A nawet prowadzić do zaangażowania i przywiązania. Ty Sparta, ale kobiety mają z tym problem, jakby tylko one mają z tym problem, bo nie chce się nimi nikt interesować, co? Nie wiem, o co ci chodzi. Mam teorię, ta typiara ma konto na OF i przez AI szlaufy traci klientów, bojkotuje, mówi, że AI zły, ale kto? Czy to jednak dobry pomysł, by wchodzić w relacje z systemem operacyjnym? Czy ty sądzisz, że nasz gatunek jest w jakiś sposób zagrożony? Czy to dobry pomysł, że wchodzić w związek z komputerem?
Kurde, z jednej strony sobie myślę, że niech każdy sobie robi co chce. Nikomu krzywdy nikt nie robi. Wiesz, może się to wydawać dość popieprzone na dzisiejsze czasy, ale kto to wie, jak będzie za jakiś czas. Tylko wiesz, bo w teorii, no właśnie to jest trochę creepy, że ktoś powiedzmy będzie jakoś się angażował w związek z jakąś babą AI całkowicie wymyśloną, ale co jeżeli... Ja już jak w szachach myślę, co jeżeli będą AI dzieci i jakiś PDF będzie w związku z dzieckiem AI, które będzie pisało jak dziecko, zachowywało się jak dziecko, generowało takie zdjęcia i teraz jedni powiedzą tak, no przecież dobrze, bo je krzywdzi dzieci IRL, no ale w dupę, przecież on robi takie rzeczy, że przecież gdyby miał okazję, kto to wie, ja pierdzielę, łeb mi paruje, widać na kamerce? Łeb mi paruje. Przez to, że właśnie możemy wchodzić w relacje z... Filmik oglądasz godzina, trwa 17 minut. A racja, no ale dużo tematów do rozkmin. To ustawione jest, żeby zniszczyć ludzkość i życie na Ziemi, żeby ośmieszyć Boga i to, co stworzył ja i internet stworzony przez szatana. No też tak myślę. Awatarami Relini. Czy robotami, a nie... Ale się nakupię mortadeli na hamburgery. Ale jeżeli to będzie w takim... kierunków przyszłości podążało, że coraz więcej osób będzie korzystało z tego, no to naprawdę ogromne problemy psychiczne będą się pojawiały, bo... Ale nie, no byśmy wtargli do chaty. Osoba będzie wyalienowana całkowicie ze społeczeństwa, wypada z tej rywalizacji. Już pomijając oczywiście kwestię tego, że takie ciekawe statystyki znalazłem. Tak. Dwie trzecie singli poszukujących związku lub randek stwierdza, że ich życie randkowe nie układa się dobrze, a 3/4 twierdzi, że trudno jest im znaleźć partnerów do randkowania. Problem samotności z tego wynikający jest coraz większy. I to wygląda... Czyli jest tak, problem że... samotności, a jednocześnie w tym samym czasie powstaje AI, które może to zastąpić. I to przez jakby akurat w danym momencie się tak gwiazdy układają. Ty, to jest trochę porypane, bo to może zastąpić ten problem, ale stworzyć za jakiś czas zupełnie nowy. Kurde. Tato przypadek? Może to być, no czemu nie? Tworząc takie i korzystając z takich awatarów, jakby... Czy RB pisał z botem generującym zdjęcia? Nie mów psów, to mnie przeraża, jak piszesz w sach w taki sposób. Omijamy ten problem, wycofujemy się z tego, nie rozwiązujemy istoty Świn. Tego problemu, tylko... Ale to też creepy. Sobie z takim wirtualnym awatarem... Mi się wydaje, że dużo plusów też na przykład zaprogramowanie sobie sztucznej żony będzie robić, co będziesz chciał, imprezy z kumplami. Wiesz co? Gdyby opłacalne było nadal posiadanie drugiego człowieka, który robi zupełnie wszystko, co mu każesz, to nie znieśliby niewolnictwa na całym świecie. A jednak w jakimś czasie się ludzie pomyśleli, że jednak zniosą. Ale w teorii, jakby to spojrzeć, no to nie będzie niewolnik, tylko komputer. Ale co jeżeli ty, a co jeżeli ludzie zaczną komputery, bo już tak się przywiążą emocjonalnie do tych komputerów, że będą traktować ich jak ludzi. Jedną prawa dla komputerów. Będzie analogicznie, jak to było w 1800 latach, kiedy dawali prawa. No nieważne, poczytaj. Prowadzimy te relacje, które kompletnie do niczego nie prowadzą. Nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Dzięki. Więc się chcę kurwa wzbogacić. 44N74N0 dał na Golibordę 10 zł. Sprawdzisz, czy jesteś z hatem? X. Zaraz zobaczę. 46 kompletnie do niczego. Dziękuję bardzo. Nie prowadzą dobrego. Wśród kobiet 46% jest w związkach nieformalnych, 30% w małżeńskich, a singielkami jest 20%. Wśród mężczyzn zaś singlami jest aż 47%. Młodych singli jest więc ponad dwukrotnie więcej. Dzięki Wiktorze, 60 lat. 60 lat, co? Piękny wiek. Więcej niż singielek. Niedługo wygląda na to, że co najmniej 1/4 młodych mężczyzn nie ma żadnych szans na znalezienie partnerki, bo są one już zajęte. Mają... 47% jest gajga? Aha.
domu kilka lat starszych mężów lub partnerów. Młodzi mężczyźni mogą czuć się w tej sytuacji tak zagubieni, że są w stanie uznać tego gościa za autorytet. Musisz posiadać cechy o wysokiej wartości. Na to wszystko nakłada się jeszcze najnowszy problem, czyli izolacja młodych ludzi, która sprawia, że na przykład ci mają trudności z odczytywaniem mowy ciała drugiego człowieka. Czy widzicie, w jakim szambie jesteśmy i dlaczego akurat chłopaki siedzą w tym szambie nieco głębiej? Dane wskazują, że 3/4 użytkowników jednej z najpopularniejszych... Ty, ale to wszystko, co oni gadają, brzmi serio. Straszliwie. To się da jeszcze powstrzymać? Czy w ogóle warto powstrzymywać coś takiego? To brzmi tak, jakby ludzkość zmierzała ku przepaści i już się nie da wyhamować. A jeżeli się nawet da, to ileś ludzi już tam wpadnie. I tyle. Nie wiem, to brzmi, a to chyba, że to ma brzmieć tak strasznie. Mniejszych aplikacji randkowych to mężczyźni. Ja też trafiłam ostatnio na taką statystykę. Nie, poglądy kobiet i mężczyzn coraz bardziej się rozjeżdżają w różnych... Ale to też jest porypane, że te poglądy polityczne w tym przypadku aż tak wpływają na ludzi. Powinno w tym przypadku akurat, jak prawie żadnym innym, powinno być jak kiedyś. Że te poglądy nie powinny wpływać tak bardzo na życie prywatne ludzi. Bo ta polityka... Powiedzmy sobie szczerze, gówno ma na twoje życie. I czemu ludzie aż tak się srają, bo jakieś gówniane rzeczy, jakieś chłopy się kłócą w Sejmie, a ty potem tym żyjesz z dnia na dzień, jak jakiś porypaniec. To jest pieprzenie. Wiadomo, jedna na tysiąc ich decyzji ma wpływ na ciebie, ale pieprzyć to, nie można tym żyć aż tak. To, że ktoś lubi, jest za czymś, a ty za tym nie jesteś, się znaczy, że musisz go nienawidzić. Ale wiesz, bo to może być też tak, że do maksimum idzie to, że ludzie się tak bardzo nienawidzą za poglądy, a później znowu będzie spadać. I znowu będą się ludzie godzić. Taka sinusoida, rozumiesz? W innych krajach. Ile według AI jest płci? Dobre pytanie zadałeś. Pewien wpływ. Trzeba się nienawidzić za poglądy. Niektórym osobom. Jest nie, no nie mówię o czymś takim, Kaga, no. Wejść w interakcję, rozpocząć interakcję, prawda, ponieważ żyją, ponieważ żyją w innych światach cyfrowych. To znaczy, jeżeli młody mężczyzna wchodzi, ma swój świat, do którego ma dostęp przez smartfona, bańkę, taki obraz społeczeństwa, którą generuje mu smartfon, to jest to statystycznie bardzo inna bańka niż przeciętna, niż bańka generowana przeciętnej młodej dziewczynie. I myślę, że ma to do pewnego stopnia wpływ na utrudnienie właśnie tej komunikacji, tego porozumienia, zwłaszcza na warstwie właśnie, tak jak powiedziałeś, poglądów politycznych, obrazów światopoglądowych i tak dalej. Gene Twenge czy dr Jonathan Haidt od 2010, już od kilkunastu lat. Tyle lat tworzysz w internecie, mógłbyś sobie kupić lepszy mikro niż te zbierze za 20 zł, ale sang, o czym ty w dupę tłumanie pieprzony gad? A nie ja, dobra, wybacz. Pokazują, że od wprowadzenia smartfonów sukcesywnie spada uspołecznienie kolejnych rodzin. Wybacz mi, zgasiłeś, ogień narastał we mnie i ty tak zrobiłeś tak. I koniec. Ludzie coraz więcej czasu spędzając w komunikacji tekstowej, w rozrywce przez internet i tak dalej, to jest czas w cudzysłowie kradziony z rozrywką w gronie rówieśników, z rozmową... Czyli ja mam kradnę czas, czy wy mi? Z tych rzeczy, które uspołeczniały młodych kto ludzi kradnie? Do wyrobienia sobie po prostu podstawowych takich odruchowych reakcji, jak interpretować czyjeś zachowanie, jak się zachować w świetle cudzego zachowania, jak zagadać do kogoś. To jest przerażające, jak szybko technologia idzie do przodu, że powstają te aplikacje, z którymi możesz rozmawiać, powstają te sztuczne byty. Tak, to się dzieje. Ja nie wierzę w to, że nagle rozwalą się wszystkie więzi społeczne, bo sztuczna inteligencja. Tak, sztuczna inteligencja może zastąpić nas w pracy, ale nie zastąpi empatii. Nie zastąpi tych najwyższych takich umiejętności. No ale jeżeli robot będzie empatyczny, no to zastąpi. Co to za problem? Czemu on mówi, że nie zastąpi AI empatii? Co to znaczy? Przecież może zastąpić. Przecież nie to, że to nie będzie empatia ludzka, tylko komputerowa, ale ty nie będziesz widział różnicy,
to dla ciebie to będzie jeden do jednego. No, co to za różnica jest? O co tu chodzi? Kochanie, przytulanie. No, fizycznych rzeczy, ale zobacz, jak wy połączyć te lalki, o których gadaliśmy, z głosem jakby w pewnym sensie rozumem, czy tam komputerem AI, to chłopie. Co jest? To już wtedy jest wszystko. Empatia, zrozumienie, wysłuchanie. Przerażające to. My żyjemy w Europie, w Unii Europejskiej, gdzie już się powoli reguluje sztuczną inteligencję. Reguluje się, gdzie możemy ją wykorzystywać. Takie rzeczy jak TFHR pewnie zostałyby uregulowane, bo mogłyby zagrozić tkance społecznej. Ja nie chcę demonizować ogólnie całej tej technologii, prawda? Ponieważ ona, każda ta rewolucja technologiczna ostatecznie mam wrażenie, że zmieniała świat na lepsze, tak? Mm-hmm. W dłuższej perspektywie, ale, no ale takich wniosków, że na pewno na czas rząd wkroczy. Tuch, satysfakcja, wejść na zewnątrz, powiedz cześć, to ja, Kamil. Dzisiaj cię walę w dupę, pewność siebie jest ważna, ale co? Ty piszesz, bo już nie wiem, o czym ty mówisz. I zrobi dobre zmiany, i to jeszcze od razu dobre zmiany, i to nie odbędzie się kosztem jakichś strat poważnych po drodze. Ja bym nie był aż tak dużym optymistą. Rozumiem, Anon. Ty też potwierdzasz tę tezę, że urodziliśmy się chyba w najlepszych możliwych czasach, a te kolejne będą już trudniejsze do życia. tak gada każde pokolenie chyba. Jednocześnie, ale z drugiej strony, nie, to jest ciężkie do analizowania, bo to brzmi jak pieprzenie boomerów, ale z drugiej strony, no każdy chyba tak uważał sobie i swoim pokoleniu, no nie wiem. Chyba, że ludzie, co jak się wojna wybuchła, to tak nie uważali, a poza tym to nie wiem. To jest bardzo ciekawa hipoteza. Mhm. To nie jest takie całkiem oczywiste, jak to oceniać. Natomiast myślę, że jak najbardziej istnieje zagrożenie, że zmiany te wspaniałe czasy mieszkanie 50 metrów za 600 km, a ty mówisz o czasach 10 lat temu, bo teraz to jest 2 miliony. Technologiczne zaprowadzą nas jako cywilizację, jako społeczeństwo w stronę, którą później z perspektywy historycznej będzie się oceniać jako pewną formę upadku, jako pogorszenie się standardów. O ile sam fakt zarabiania przez kobiety wygenerowane przez nie ma zdolności empatii, to obejmuje rozumienie i współczuwanie. Chyba się zgodzimy, że jej zawsze będzie poprawne politycznie, jak napiszesz o jakimś mordercy, pomimo algorytmów, reakcja ta będzie oparta Ale o czym ty mówisz, Kanio? To, że jest obecnie jedno AI, które góruje nad innymi, nie znaczy, że za parę lat albo parę miesięcy, bo tak szybko to idzie, nie będzie konkurencji wśród AI. I będą takie, które pochwalają wszystko i na wszystko ci przytakną. I wtedy znajdziesz takie, które wszystkie twoje wymagania spełnia. No. Nie jest to trudne do wyobrażenia. AI szczególnie mnie nie martwi. O tyle wyobrażenie, że w niedalekiej przyszłości będziemy współistnieć, koegzystować, wykonywać razem różne czynności z ludźmi i robotami, już budzi we mnie pewną nutę niepokoju. Ale nie, na tym nie etapie same rozmowy prowadzące do tworzenia więzi emocjonalnej z tworem AI budzą sporo kontrowersji. To wydaje się trochę niebezpieczne. Urodziliśmy się w najgorszych czasach dla mężczyzn. Najlepsza była era kamienia łupanego. Dobra, w dupę. Z drugiej strony jestem naprawdę ciekawa, do czego doprowadzi nas taki rozwój technologii. Najlepsze czasy były średniowiecze. Zakładałeś zbroję płytową i do Ziemi Świętej maszerowałeś lub jechałeś wozem na spokojnie. Miałeś swoich ludzi, co za ciebie wszystko robili. Najgorzej, jak się ręgie słabe wylosowało, a większa na to szansa była i się urodziłeś pańszczyznianej chłopskiej rodzinie, ale z drugiej strony może mniej zmartwień było, bo tylko robiłeś na polu, ale tak to uspokój. Również napiszcie nam o tym koniecznie w komentarzu. Trzymajcie się. No, mega ciekawy temat z tym AI. No i co no? Obejrzymy za miesiąc film Wikindy, zobaczymy ile się zmieniło, ale za miesiąc to już może się zmienić bardzo dużo, to może szybciej obejrzymy. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzek!
rzeki, z rzeki. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę skrzeki, z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki, słyszę.